Julia, jak cię nie było, to kokoszonek podrywał inną dziewczynę. Gigi, to było jak mnie nie było. Teraz skończę malować usta, a on będzie mój. Julia, wow, stałaś się taka pewna siebie. Gigi, trening czyni mistrza. Co ty robisz, o kocie swędzi? Nie, ukrywam się przed Julie. No, kokoszonek, długo to nie pobyłeś singlem. Przestańcie do mnie tak mówić, zrezygnowałem z tej nazwy. Julie tu idzie. Sałata, co ty tam robisz? Dima, pasek ci się odpiął, ja tylko go zapinam. Dima, mówiłem ci, żebyś sobie kupił nowe ochraniacze, te stare ci się ciągle odpinają. Cicho, Kev. No i już, gotowe, teraz lepiej. Super, a teraz się trzymaj z dala. Sznurówka ci się rozwiązała. Kev, co mam zrobić? Mam i dość. Dima, Sałata chyba wymyśliła plan, jak się z tobą zejść. Trzymaj, Gigi. No co, dawno się nie widzieliśmy, kochanie. O, rajeńku. Raz. Dwa, trzy, całus! Cześć wszystkim! Halo, cześć wszystkim, przywitałam się! Hej! Nie mogę gadaliśmy o tym! Nie przywitacie się? Powinniście się witać ze wszystkimi, nawet z tymi, z którymi się nie trzymacie! Pomyślcie o tym! Patrzcie na nią, jaka mądra! No, ale już nie jest cheerleaderką! To Diana chyba nie wie, co im czeka. W porządku, jak nie będzie cheerleaderką, to mam szansę. Dima, tylko u mnie masz szansę! W porządku, teraz przegrańcy będą rządzić w szkole! Cheerleaderki są do kitu! Tak, cheerleaderki są do bani! Kokoszonek, przegrywy nie są super. O coś cię pytałam, tęskniłeś za mną? Nie, nie tęsknił. Nauczycielu Mike, cześć! Nie będę na następnej lekcji, mam zaplanowany trening. Nie rozumiem, czy oni wszyscy oszaleli? Czy ktoś tu się w ogóle wita? Nawet nauczyciel Mike! A niech to, dziewczyny! Tak fajnie jest być kapitanem! To wszystko jest moje! Dziewczyny, nie sądzicie, że nadszedł czas na trening? Tak, Nat, cieszymy się, że jesteś nowym kapitanem. Tak, jesteśmy we trzy, a Diana nie jest ani przegrywem, ani cheerleaderką. Tak, dziewczyny, teraz jest tylko uczennicą. O, dziewczyny, cześć! Już wzięłyście pompony, super! Zaczynajmy trening, muszę się tylko szybko przebrać. Tak, Diana! Dziewczyny, idziemy. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, co się dzieje w tej szkole? Czemu nikt się ze mną nie wita? W-I-G-L-A-N-A! Dziewczyny, co jest nie tak? Przecież do was mówię! Wygrana! Muszę się dowiedzieć, co się dzieje w tej szkole. Uczniowie z drugiej klasy bardzo dobrze napisali test. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Nauczycielu Mike, nie porównuj nas do 10 klasy. Jesteśmy 11 klasą. Tak, lepiej nas do nich nie porównuj. Oni się bardzo starają, a wy co? A my co? Codziennie trenujemy, jesteśmy sportowcami. Pojedziemy na mistrzostwa i wygramy puchar. Koszykarze, przestańcie się popisywać i weźcie przykład z dziewczyn, są cierpliwe. Tak, jesteśmy cierpliwe. W przeciwieństwie do niektórych. Żaby super, żaby klasa. Żaby, uspokójcie się. Jak dobrze wam pójdzie, to będziecie rządzić, a teraz jesteście tylko uczniami. Zegar tyka. Dobrze. Cheerleaderki to słabe uczennice. Zielona, zamknij się. Ty nie jesteś ani dobrą uczennicą, ani cheerleaderką. Jestem zielona i to wszystko, co musisz wiedzieć. Przestań tak gadać, Gigi. Wszyscy w tej szkole stali się bezczelni. Co się z nimi wszystkimi dzieje? Nikt się ze mną nie wita. A moje cheerleaderki króliczki, moja drużyna, ignoruje mnie. Diano, widocznie byłaś zbyt miła. Wszyscy za bardzo się tu zrelaksowali. Czas na większy rygor. Zrobię to. Ice, cześć. Mam nadzieję, że się ze mną przywitasz, ponieważ dzisiaj cała szkoła mnie ignoruje. Hej, Diana. Wow, dziękuję, Ice, za przywitanie się ze mną. Diana, czy ty wiesz w ogóle, co się dzieje? Uwierzysz w to, Ice? Jestem właścicielem tej szkoły i nie wiem, co się dzieje. Powiedz mi, dlaczego nikt się ze mną nie przywitał, nawet nauczyciel Mike. Diana, wypijesz kakao? Ice, nie trać czasu. Powiedz mi, w czym problem? W czym problem? Cała szkoła jest przeciwko tobie. Co? Kto jest przeciwko mnie? Ice, pokaż palcem. Dzwonek, sama się przekonasz. Ice, chcę bułeczkę z wiśniami. Koszykarze chcą 3 kakao. Tak, Ice, pośpiesz się. Nie, mi nie kakao, ja chcę gorącą czekoladę, Ice.
Cześć, Smile! Cześć, chłopaki! Smilik, co się dzieje w szkole? Diana, ręce! Smilik, zwariowałeś? Nie możesz mnie ignorować, cała szkoła mnie ignoruje. Co się dzieje? Wiesz, Diana, jest taka sprawa. Tak, Diana, idź sobie posiedź z Dianą i Lailą. Lubisz takie imprezy, nie? Co, Smilik, przestań tak mówić. Przecież ci wyjaśniłam, nasze spotkanie na przyjęciu i nasze przyjście do szkoły to zwykły przypadek. Naprawdę tak było. Smilik, cześć. Hej, kochanie. Co, Smile? Jak ją nazwałeś? Kochanie? Diana, idź do Laili i Jany. Jak ci poszedł trening, malutka? Było wspaniale. Wiesz, Smile, fajnie jest być liderem zespołu. Patrz na jej minę. Ona po prostu zdębiała. Diana jest w szoku. Mogła nie spędzać czasu z Lailą i Janą. Ice, czy wiesz, że... Tak. Nadzerwała ze mną dziś rano. Wiecie co? Teraz jesteście tacy fajni, nikt się ze mną nie wita. Ale dobra, kiedy przyjdą Laila i Jana, udowodnią, że nie ma między nami żadnego kontaktu. W ogóle się nie spotykamy, ani nie przyjaźnimy. Nie gadaj. Diana, jakbyś nie miała z nimi kontaktu, nie chodziłabyś z nimi na imprezy. Smilik, jeszcze przyjdziesz do mnie i będziesz przepraszał. Wtedy zobaczymy. Nat, a ty... Co Nat, a ty? A ty, Nat, kiedy to wszystko się skończy, zostaniesz wyrzucona z drużyny i nie popsuj pomponów kapitana. Julia, patrz na to, była fajną cheerleaderką, a teraz jest zdrajczynią. Gigi, co się stało? Oj, Julia, nawet nie pytaj. Dobra, teraz Diana będzie moja. Dima, na twoim miejscu oddałbym to sałacie, ona cię kocha. Jaka sałata? Diana była cheerleaderką. Teraz nie jest ze Smilikiem i mam znowu duże szanse. Wiesz, Dima, najważniejsze, że się nie rozczarujesz. Jasne, że nie, chodź. A niech to, gdzie są Laila i Jana? Gdzie one są? Diana, potrzebuję cię, szukałem cię. O, Dima, cześć. To fajnie, że ze mną rozmawiasz. Słuchaj, nie wiesz, gdzie są Jana i Laila? Szukałam je wszędzie, ale nie mogłam ich znaleźć. Nie wiem, gdzie jest Diana i Laila. Na tym świecie istniejesz na mnie tylko ty. I teraz Diana powie mu, żeby się od niej odczepił, a on znowu nie będzie mógł tego przeżyć. Dima, cieszę się, że w tej szkole jest ktoś, kto mnie nie ignoruje, ale teraz mam inne problemy. Posłuchaj, muszę wszystko naprawić, żeby było tak jak wcześniej. Potrzebuję teraz Laili i Jany. Diana, pomogę ci je znaleźć. Weź tego kotka, to kotek noworoczny. Dima, nie rozumiesz? Nie potrzebuję kota noworocznego, potrzebuję Laili i Jany. Nie spodobał jej się kot? Kef. Powiedziałem ci już, daj to sałacie. Jana, możesz przestać mi przeszkadzać? Proszę, musisz zrozumieć, że za tydzień w szkole będzie impreza noworoczna, muszę się przygotować. Laila, jaka impreza noworoczna? Mamy inne problemy, po imprezie wszyscy olali Dianę. Jana, nie obchodzi mnie to, i tak z nią nie rozmawiałam. Laila, czy ty naprawdę nie rozumiesz? Ja, ty i Diana możemy się zjednoczyć i stać się trzema diabełkami w tej szkole. Raz, o co chodzi z tym mikrofonem? Jana, może ty jesteś diabełkiem, ale ja nigdy nie byłam diabełkiem i nie zamierzam być. Ach tak, czy mam ci przypomnieć, Laila? O, proszę bardzo, dziewczyny, muszę z wami poważnie porozmawiać. O, Rety, nie zrobię dzisiaj próby, no nie? My też. Nie, dziewczyny, to ja muszę z wami porozmawiać. Po naszej imprezie cała szkoła się ode mnie oddaliła. Raz? Teraz wszystko dobrze. Jana, skończyłyśmy. Nie, nie skończyłyśmy. Diana, wiemy, dlatego mamy propozycję. Nat umawia się na randki ze Smilem i wiecie co? Nosi moje pompony. Musicie zejść na dół do kawiarni i powiedzieć wszystkim, że to wszystko był zwykły przypadek. Oh my god, czy ja dzisiaj poćwiczę przemówienie, czy nie? Diana, mam lepszą propozycję. Możemy się zjednoczyć, ale nie będziemy trzema cheerleaderkami przegrywami jak wcześniej. Będziemy trzema diabełkami w tej szkole. Będzie fajnie. Nie no, dziewczyny, ja w to nie wchodzę. Ja się totalnie nie nadaję na takie akcje. Ja jestem z tych dobrych, wolę przećwiczyć moje przemówienie. Raz. Witam wszystkich na imprezie noworocznej. Dobra, Laila, jeżeli nie ty, to Jana, ty zejdź ze mną na dół i powiedz prawdę. Powiedz, że ta impreza była zwykłym przypadkiem, a my nie jesteśmy przyjaciółkami. Nigdzie nie idę. Dziewczyny, nie rozumiem, o czym mówicie. Nienawidzę cię, Jana. Ty nienawidzisz Diany i ja też nienawidzę Diany. A ja nienawidzę was. No właśnie. O tym właśnie mówię. Jak się zjednoczymy, to będzie po prostu bomba. Cała szkoła zadrży na nasz widok. Dziewczyny, co proponujecie? Mam iść po szkole, szczęśliwa i patrzeć na Nat, całującą Smila? Nie, to zupełnie nie dla mnie. Kochana, nawet jeżeli zejdziemy na dół i zaczniemy mówić, że ta impreza to był zwykły przypadek, to
nikt nam nie uwierzy. Czy ty rozumiesz, że to jedyny sposób, żeby pokazać wszystkim, gdzie ich miejsce? Ice, Smiley i ja czekamy na nasze zamówienie. Nat Ice nie może pogodzić się z faktem, że umawiasz się ze Smileykiem. Będzie się musiał z tym pogodzić. To się dzieje naprawdę, czy to jakiś cyrk? Co się dzieje w tej szkole? Gdzie jest nauczyciel Mike? Nat, wychodzimy, idziesz z nami? Nie wydaje mi się. Nie, dziewczyny, Smiley zabiera mnie do domu, więc do zobaczenia jutro. Tak, Nat pójdzie ze mną. Aha, ha, ha. Niepotrzebne mi są mąż, nie chcę tego słyszeć. Słuchajcie, jutro przychodzą wasi rodzice na zebranie. Dobrze, nauczycielu Mike! Nie rozumiem, a tu co się dzieje? Kawka, ona do mnie idzie. I ma jak ona ci do kopniaka? Diana, weź to ode mnie, proszę. Posłuchajcie, od teraz wszystko się zmieni w naszej szkole. Lepiej kupcie sobie pampersy. Za bardzo się wyluzowaliście. Byłam dla was zbyt dobra. Smiley, nie rozumiem, o co im chodzi. Cokolwiek by to było, kochanie, to nic im się nie uda. Diana robi to, żeby nie płakać. Kukuszonek, widziałeś to? Tak, zakochałem się. Patryk, widziałeś to? Tak, Laila mi się podoba. Pasuje jej taki wygląd. Hej, wasza trójka. Waszych rodziców też jutro chcę widzieć. No co, kochani, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Pa, pa! Będzie ciekawie. W tej szkole będzie teraz bardzo gorąco. Dima, i co? Jutro kupię pieska, Kev.